To jest najgorsza rzecz, jaką mogłeś trafić. Dobra, odliczam. 3, 2, 1. Siema, widać, z tej strony i dzisiaj wraz z Abrą. Siema, jestem Abra i Wojan przyjechał właśnie do mnie, aby zrobić odcinek Nie zjedz złego Mystery Boxa. Dokładnie tak, mamy naprawdę ekstremalne rzeczy. To będzie coś obrzydliwego, ekstremalnego i mega genialnego, więc oglądajcie koniecznie do samego końca. Możemy trafić albo na dobrą rzecz, albo na złą, albo na nic. Mamy na przykład coś takiego, rybkę. Dobra, rybka, możemy ją trafić i będziemy musieli ją zjeść. Surową, to jest najgorsze. Także za to poświęcenie zostawcie łapkę w górę, wbijajcie również do Abry, ponieważ u niego będzie kolejny odcinek z tego challenge'u. Jak tutaj pod tym filmem będzie 15 tysięcy łapek, to zrobimy coś jeszcze bardziej hardkorowego. A do tego pamiętaj, mordko, jeśli oglądasz ten film, ale nie subskrybujesz kanału, to jest ogromny błąd, musisz to naprawić, także kliknij w ten czerwony przycisk subskrybuj, następnie w dzwoneczek, który obok niego jest, aby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków Mystery Boxów, challenge'y, pranków, a pranki będą robione na tej tutaj osobie, więc radzę ci zasubskrybować, bo nie chcesz tego przegapić. Dobra, myślę, że możemy zaczynać, pokażemy, jakie tutaj mamy rzeczy, co? Ze sobą dzisiaj mamy naprawdę dużo hardkorowych rzeczy, jedna grupka jest moja, druga jest Wojana. A więc tak, tutaj są rzeczy na odcinek do Abry, tutaj do mnie. Mamy trzy rzeczy złe, to są rzeczy złe tutaj i trzy rzeczy dobre. Do tego mamy trzy pudełka, gdzie będą po prostu wkładane i będziemy losować te rzeczy. Tak. A więc tak, ze złych rzeczy mamy pasztet, niedobry pasztet. No ja bym nie chciał tak po prostu wziąć pasztetu i tak ob... Nie, to będzie niedobry, sam pasztet, wyobrażacie sobie? Nie, ja nie lubię zbyt, więc to może nie wyjść fajnie. A w dodatku mamy taką oto byczą cebulę, zobaczcie. To jest gigantyczny. To jest jeszcze największa cebula na świecie. I ta osłonka jeszcze, i to trzeba ugryźć. To będzie niedobre. No taka ogromna cebula będzie jedzona, jeśli oczywiście ktoś trafi, ja myślę, że ktoś trafi. Szanse nie, są całkiem nie, duże. Ja na pewno nie trafię, gwarantuję wam, że Wojtek trafi. Nie ma takiej opcji nawet. Nie, ja będę same dobre rzeczy trafiał. Ostatnia rzecz. Cynamon. Cała torebka naraz do zjedzenia. No ja nie wiem, no ja tego nie widzę jakoś. Jezu, to się skończy źle, naprawdę. Zasady są takie, że na tym stoliku kładziemy trzy mystery boxy. Jeden jest pusty, w jednym jest zła rzecz, na przykład ta dba. A w trzecim jest dobra rzecz, czyli na przykład żelki. No i po prostu losujemy i jazda. Myślę, że możemy zaczynać. Dobra, także jesteśmy już na naszych stanowiskach. Będziemy teraz grać w kamień, papier, nożyce. Zobaczymy, ten kto przegra będzie musiał wybrać, w którym mystery boxie znajduje się jaka rzecz. Jak już wspominaliśmy wcześniej, może być pusty, albo może być coś złego, albo coś dobrego. Nie wiadomo, to już zależy od tej osoby, która będzie wybierała. Kamień, papier, nożyce, dawaj, mamy jeszcze nożyce. Jesteś pewny, że chcesz rywalizować? Tak, tak, ja mogę z tą zawsze rywalizować. Mam teraz broń, co? Gramy do jednego, ten kto przegra będzie pierwszy losował i jazda. 3, 4. Wiedziałem, ja musiałem w to grać, słuchajcie, ja wiedziałem, że on to bierze. Ja już uciekam, no, niestety, idę się schować i zobaczymy, co tam Abra mi przygotuje, mam nadzieję, że same rzeczy. Przede mną ciężki wybór, co wpakować Wojanowi do dobrego oraz złego mystery boxa. Do złego mystery boxa wpakujemy mu cebulę, do dobrego żelki, teraz musimy tylko to przekroić na pół, bo takiego bydlaka, no to raczej nie wrzucę, nie? Tak się prezentuje nasza połówka cebuli, włożymy ją sobie tutaj do środeczka i zamkniemy. Pięknie, jest genialnie. Teraz jeszcze zostały nam żelki. Też ich sobie trochę wsypiemy, nie żałujmy aż tak, no ej. O, idealnie, panie. Jeszcze zamieszamy sobie tak te mystery boxy i zostawimy do wyboru dla Wojtka. Abra mnie tutaj przygotował niespodziankę, jeszcze nie wiem, co się tutaj będzie znajdować, zaraz się okaże. Mam nadzieję, że jestem szczęściarzem i wybiorę albo pusty, nie, albo nie będziesz szczęściarzem. Ja jestem szczęściarzem. Ja zawsze mam szczęście. Ja wiem, co dałem mu złego, wy wiecie, co dałem mu złego i dobrze wiecie, że on na to trafi. Analizując tutaj te pudełka, mogę wysnuć wniosek, iż to jest bardziej wygięte. To jest bardziej wygięte, więc obstawiam, że tutaj będzie zła rzecz, wiesz? Okej, okay, może być. Dobra, obstawiam, że to będzie... Nie, ten wybieram. Na pewno go wybierasz? Na pewno go wybieram. Nie zmienisz decyzji? Nie zmienię decyzji. Bo! Nie! Ja nie wiem, co tam jest, ale wiem, że ten nic nie waży. Ojej, nie, nie, nie! O, tak, 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 niech to będzie to, niech to będzie to, proszę, proszę. Nie, jak to się trudno otwiera. Tak! Czemu mam takiego pecha, ludzie, no? Musiałem... Smacznego, ej, ale przykroiłem ci na pół, trochę obrałem, wiesz, teraz taki, o, chamski gry, ale ona tak chamski ma zapach, taki... No co, no cebula, ja polskie warzywko. Nie, cały odcinek będę płakać teraz. Cebula, mam pecha, dobra, ale krzywo obrałeś, to nie wiem, czy będę mógł to zjeść. No, jak dla mnie, możesz zjeść całe. Dobra, ludzie, nie zjedz złego Mystery Boxa, najgłupszy pomysł na odcinek, ale robimy to. Okej. Uff,
Stary. Smakuje? Dobre? Dobre warzywko? Zły odcinek. Ja już mam ciarki, nie? Idę na pierwszego mystery boxa, nie? Jak w jakimś daniu mam za dużo cebuli, to już nie wybieram tą cebulę i nie chcę. Jak miałem teraz ugryźć osobno cebulę, to... Zamiana ról, siemaneczko, pozdrawiam serdecznie. Elo, teraz ja się zajmę wybieraniem to, na co trafisz, to coś będzie złe. Dobra, więc mamy wszystkie trzy pudełka. Niestety, jak na obecną chwilę są puste, ale spokojnie, zaraz to się wszystko zmieni. Otworzymy sobie wszystkie pudełka i tutaj przyszykujemy sobie tak, żeby jak najłatwiej było włożyć. Jako dobrą rzecz chipsy. Takie tutaj chipsy, smak zielonej cebulki. Spoko rzecz, mam nadzieję, że Abra na to nie trafi. Chciałbym, żeby trafił na coś złego. A co będzie złe, zaraz wam pokażę, no. Wsypiemy sobie, właśnie. On wtedy tutaj dał mi złą rzecz. I myślę, że teraz to zmienimy. Z innej strony, dokładnie z tej. A tutaj damy dobrą. Oj, Abra, za tą cebulę szykuje się. O, szykuje się coś ciekawego. A mianowicie cynamon. Strasznie ci współczuję. Już raz jadłem, już raz robiłem challenge, właśnie cynamon challenge. I to nie jest fajne. Ja nie mogłem tego przełknąć, także zobaczymy. Mam nadzieję, że na to trafisz. Więc luzem damy sobie cynamon tutaj. I teraz spokojnie możemy zamykać pudełka. Czyli tak jak tutaj widzicie, mamy chipsy, mamy puste pudełko i mamy cynamon. Zamykamy sobie to wszystko. Ej, tutaj ostatnio też było puste pudełko. Dobra, to się powtarza, ale no zobaczymy. Dobra, zamienimy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, tutaj jest zła rzecz. Tutaj mam nadzieję, że nie trafi tych dwóch. Ale tutaj jest zła, bardzo, bardzo zła rzecz. Także... Abra, chodź tu! Nie wiem czemu. Oho. Ale bardzo pachnie to cebulą. Jesteś przygotowany? Możesz podjąć decyzję bardzo trudną i uwierz, ta zła rzecz... Nie chcę, że to nie jest... Ej, nie no, gorszego od cebuli chyba już nie ma. Jest, jest. Tak? Ja bym tego nie chciał trafić, serio. Okej, dobra, przede mną ciężki wybór. No i tak, Wojtek wybrał lewego mystery boxa, dlatego ja bez żadnego wahania wybiorę właśnie lewego. Reakcja, masz na jego reakcję? Ej, nie, trochę się czeka. No nie wiem, czy to... Dobra, biorę lewego i jazdunia, panie, co to jest? Nie! Nie, jesteś zły! Jesteś zły! Ej, dobre, cebulowe w sumie. Ja nie mogę. Cebulowe, no. Wiesz, jakbyś trafił na złego, nie? Gościu, miałbyś... No co, no, na cebulę trafiłem, nie? Miałbyś przesrane, jakbyś trafił na tego złego. O, stary! Ej, nigdy nie robiłem cynamonu. Ja robiłem. Nigdy, ale oglądałem filmik, jak ludzie się dusili nawet. Nie, dla mnie to było... Ja myślałem, że to jest takie wymyślone, że tego nie da się... Też tak myślałem, ale ja to dziś tak myślę. Ja to robiłem i serio, nie mogę. Spoko, w następnej rundzie też będziesz robił. Teraz znowu przyszła kolej na to, abym ja sporządził Wojtkowi mystery boxy. I nie wiem, czy o tym pomyśleliście, ale ja wpadłem na pomysł, żeby dać mu cynamon, tak jak on chciał dać mnie. Dlatego cynamon włożymy sobie właśnie do tego pudełka, zamkniemy sobie pięknie i to będzie nasz lewy mystery box. A jako dobrą rzecz damy sobie Kinder Kanty. Myślę, że każdy to lubi, jak najbardziej, wiecie, czekoladka, pozytywnie, pozytywnie. I damy sobie to na prawą stronę. Pyk. Tu mamy cynamon, tu jest pusty, tu mamy Kinder Country. I teraz włamy Wojtka i mam nadzieję, że Wojtek będzie jadł cynamon, to będzie coś tak genialnego. Proszę, niech on weźmie ten cynamon. Dobra, jestem znowu. No przed tobą ciężki wybór, bo może znowu trafisz na złą rzecz, a jeśli trafisz na dobrą, to będzie wyjątkowo przyjemne. Ty już wybrałeś tą rzecz, którą ja wcześniej wybrałem. Na początku ja wybrałem tego lewego, później Abra znowu wybrał tego lewego. Jeśli ja bym trzeci raz wybrał, to byłoby już to nudne, ale z drugiej strony... Ale z drugiej strony zrobić, to może być zmyła, nie? No właśnie. Co teraz zrobić? Ale nie wybiorę tego lewego. Nie. No nie wiem, słuchaj. Powiem, ja ci powiem tak, próbuj być przez chwilę bardziej inteligentny niż zawsze i pomyśl, czy aby na pewno nie chciałem zrobić ci pranka żartu i faktycznie wpakować tutaj nic albo coś dobrego. Nie, jak coś środkowe. Tak, nie, no okej, ja tutaj nie decyduję za ciebie, ale pomyśl tak, wiesz, tak, żebyś zaraz nie skończył znowu ze złą rzeczą, bo to nie jest tak, że ja ci podpowiadam, ale ja życzę ci dobrze i to nie jest tak. Ale nie, ty nie kręć mi w głowie, hopi, ja wybieram środkowy. Środkowy, uwaga. Oooo! Mogłem już pod... No i pięknie! Wiedziałem, nie? Wiedziałem, tak czułem. Wiesz co tutaj jest? Bardzo dobra. Wiedziałem! Ej, ale stary, nie może tak być. No, to jest złe. Okej, a więc Abra już poszedł, ja mam przygotowane wszystkie trzy mystery boxy. Teraz zrobimy no coś innego. Nie może być cały czas ten cynamon. Nie może być, bo to już jest przesada. Mamy tutaj pasztet.
damy mu pasztę. Ale nie damy tego paszteta w tym Mystery Boxie, ponieważ no ile można wybierać tego lewego, no halo. Już dwie rundy wybraliśmy ten lewy, więc to już stanowczo za dużo. Myślę, że teraz Abra go nie wybierze. Natomiast zmieni zdanie kompletnie i wybierze ten z drugiej strony, a mianowicie ten po prawej. Mojej prawej, mojej stronie, prawda. A jako dobrą rzecz damy mu żelki. Żelki, moja ulubiona rzecz. Normalnie żelki, jestem uzależniony od żelków. Tak więc sypiemy mu te żelki, ten zostawimy pusty. A do środkowego damy właśnie te żelki. Zamykamy teraz wszystkie mystery boxy i mamy gotową pułapkę na Abrę. Możemy go spokojnie wołać: o bro! Jest z nami Abra i tym razem podejmie złą decyzję. Nie, słuchajcie, ja teraz robię fiku miku czary mary, fiku miku czary mary, Wojtek jest zasubskrybowany. Dobrze. Przede mną ciężki wybór i słuchajcie, środkowy mystery box na pewno odpada. Jakoś tak mi się wydaje, że ten środkowy jest, nie wiem, ja mu nie ufam w każdym razie. Ten prawy też mi śmierdzi, może nie cebulą, ale mi śmierdzi. Ale wyobraź sobie, że lewy, no. Trzeci, ten drugi raz wybierasz, ja wtedy też wybrałem. Tak, wiem i dlatego znowu wybiorę lewy, dokładnie tak. Ej. O, ej, to... Na to. Pusty! Pusty! Ej, dobra. Kurde, ja chciałem dobrą rzecz, ale przynajmniej dobrze, że nie zła. A co dzisiaj jest złą rzeczą? No, zła rzecz jest tutaj. Ty no, pasztecior pod las. Pasztet jeszcze nie jest aż tak zły, ale... Ej, ale szczerze, cieszę się, bo na początku chciałem wybrać prawy, ale sobie myślę, a, zrobię ci żart. No nie mogę, no, a bym chciał. Okej, to ja już się ewakuuję po raz ostatni. Mam nadzieję, że będę miał wreszcie jakąś dobrą rzecz, ponieważ no chętnie bym sobie coś przegryzł. Na przykład pasztecior. Wyrzucaj. Nie chcę. Daj mi teraz wszystko dobre, okej? Okay? A ja się stąd zmywam. Nie ma najmniejszego problemu, damy mu wszystko dobre. Moi drodzy, przed nami ostatnia tura, teraz właśnie Wojtek uciekł, nas nie słyszy. A ja mu wpakuję znowu cebulę, chodź tu, nadgryzioną przez Wojtka cebulę. Wpakowaliśmy sobie cebulę do tego skrajnego Mystery Boxa, zamykamy pyk, a dobrą rzecz wpakujemy sobie tutaj. O, pyk, pyk, pyk. Pustego też sobie zamkniemy. I tak się prezentują, moi drodzy, Mystery Boxy. Wszystkie pusty, dobra rzecz oraz zła. Teraz przed tobą naprawdę ciężki wybór, no i co wybierzesz? No? Ja cały czas mam ten niedobry posmak po tym pierwszym Mystery Boxie. Bardzo mi przykro. Mam nadzieję, że tym razem trafię wreszcie coś dobrego, żeby poprawić sobie ten smaczek. Na przykład cebulą lub cynamonem. Cynamon. No cynamon byłby kozacki. Mogę nawet tą cebulę, ale cynamon bym nie chciał na koniec. Analizując te tutaj pudełeczka, dochodzę do wniosku, iż warto studiować. Dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Warto studiować. Prosta, męska decyzja, proszę bardzo. Wybieram na pewno nie lewy, środkowy. Ja chcę środkowy. Oj. Oj, czy to pasztet? To się lubi jakby pasztet, nie. Nie. Ej, ale miałem w momencie, bo ten pasztet dokładnie tak samo brzmi. Cebula znowu. Ej, ale w sumie dobra, wolałbym tą cebulę. Tak to wali. Wolałbym cebulę od cynamonu, ale... No nie. Wreszcie mogę sobie poprawić ten smak. Abra ani razu nie trafił złej rzeczy. Chciał mi drugi raz wcisnąć cebulę. To my teraz zemścimy się i damy mu najgorszą możliwą rzecz. Cynamon. Teraz pytanie, czy znowu wybierze lewego Mystery Boxa? On non stop wybiera lewy. Nie chce mi się myśleć tak non stop, co on pomyśli, więc po prostu... Wiecie co zrobię? Zrobię coś takiego. Wrzucę tutaj to coś. Chipsy możemy dać w sumie tutaj. Jako, że nie chcę jakoś mega analizować, co on wybierze, czy on zrobi tak, czy on zrobi tak. Wiecie co zrobimy? Zakręcimy sobie to wszystko teraz tak pięknie, ładnie, żebyśmy sami nie wiedzieli, co tutaj się znajduje. I w tym momencie kompletnie nie mam pojęcia, co gdzie jest. I będę pewnie tak samo zaskoczony jak Abra. I będę na pewno mega szczęśliwy, kiedy trafi cynamon. Abra zauważył, że zniknęła jedna rzecz. Jedna rzecz. Jest nią cynamon. On już wie, co tutaj się znajduje. Wybieraj, stary. Ej, do tej pory nie trafiłem ani razu złego. I teraz mam nadzieję, że wreszcie najgorsze. Teraz nie będzie inaczej, ja nie powiem, co? Ja po prostu wezmę tego Mystery Boxa od razu. Jest! Ludzie! Powiedz mu teraz, że... Wiesz, jak ja to zrobiłem, stary?
Ja zrobię tak, że były te pudełka i nie chciałem myśleć, który ty wybierzesz, więc zamknąłem oczy i zacząłem losować i sam nie wiedziałem, w którym miejscu jest. Serio, po prostu wylosowałem to miejsce. Jest cynamon, ludzie! Mamy to? Cynamon, dobra, masz przez... Nie! Dawaj, Abra! Dobra, teraz Abra będzie musiał zjeść cynamon, ponieważ właśnie na niego trafił. To jest najgorsze rzeczy, jaką mogłeś trafić. Dobra, odliczam. 3, 2, 1. Wytrzymaj, wytrzymaj, trzymaj to, trzymaj. Nie, spróbuj to. Spróbuj to zjeść, przełknąć, stary. Co ja to? On jakieś tańce robi, co tutaj się dzieje? Możliwe. Niemożliwe. Nie zje tego, nie zje. Nie zje tego. Musisz to zjeść, ja tak mówię. Ja, co się stało? To była taka chmura ogromna. To jest tak źle? Jest okropnie. Ja wiedziałem, że to będzie źle, bo ja już to raz robiłem. Nie wiem, czy wziąłem tego za dużo, ale całą buzię miałem w środku wypełnioną właśnie cynamonem i momentalnie zrobiło mi się tak sucho, zero ślimy i nie dało się tego w ogóle przekonać. Nie, serio. Próbowałem to ugryźć, żeby jakkolwiek to zmielić, ale w ogóle nie było szans, jakbym wióry jadł. Dobra, więc to było ekstremalne nie zjedz złego Mystery Boxa. Abra przeżył szok. Naprawdę przeżyłem szok i nie polecam nikomu tego robić. Serio. To była najgorsza rzecz. I on ją trafił. Ta cebula, którą trafiłem na początku, to było nic. Ej, ale wiesz co jest najlepsze? Że ja dalej nie mam prawie śliny w buzi, mimo że to było z 10 minut temu. Zapas śliny wyczerpany na kolejne 10 lat. No, także ludzie, jeśli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę. Aby nie przegapić żadnego kolejnego tak porąbanego odcinka, zasubskrybujcie kanał, ponieważ jak widzicie, dzieje się tutaj naprawdę dużo rzeczy. Nie chcecie przegapić żadnych kolejnych odcinków, a będzie tylko coraz gorzej dla Abry. No nie, dla mnie nie będzie gorzej, ja dzisiaj poległem, to prawda. Ale u mnie na kanale będzie zemsta, więc padajcie. To by było na tyle. Dziękujemy wam za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!